prezydencie, skąd pomysł na tę akcję, no i jaki jest jej cel? Już od kilku lat rozdajemy choinki mieszkańcom. Część osób może w ten sposób cieszyć się z żywym, a nie sztucznym drzewkiem, stąd staramy się zachować tą tradycję corocznie, wręczając mieszkańcom zainteresowanym choinki. Ile tych choinek? 400 jest w tym roku. Szacunkowo, w ile pójdą? No, boję się, że szybko i za szybko, ale to świadczy o tym, że chcemy mieć żywe drzewko w domu zamiast tego sztucznego, a ja przyznam się szczerze, że też wolę żywe niż sztuczne. Za czym ta kolejka, że tak zapytam? No, za choinkami. Długo pani czeka? No, półtora godziny. Chciało się? No, nie chciało się, blisko mieszkam. Jak długo pan czeka tutaj, w tej kolejce? No, 2 godziny. Z przerwami. Zimno? Nie jest zimno. Jak się ciepło ubierze, to nie jest zimno. Duża ta kolejka, ale widzę, że potrzeba drzewka żywego ogromna. No, ja jestem za żywym drzewkiem, a nie za plastikiem, nie? No. I całkiem inny nastrój w domu. I zapach jest, nie? No. W kolejce się chce stać? No tak, no, ile się stało, to jeszcze do końca przestoi. Mróz taki nie doskwiera tutaj? Nie bardzo. Co to co mróz? Stare czasy się chyba przypominają, co? Oczywiście, to przeżyłem już 75 lat, to dla mnie już nic nie robi tym mróz. Takie jakieś największe, żeby było i dobre. Może pan, ma pan duże możliwości w domu? No tam 2,20 jest, wystarczy. My lubimy mieszkańców Zielonej Góry wyciągać z domu, nawet w mroźne poranki. Dzisiaj przygotowaliśmy 400 świerków dla mieszkańców. Chcemy się dzielić tym, co mamy dobrego, żeby po pierwsze w żadnym domu w trudnych czasach nie zabrakło choinki, po drugie też promujemy dzięki temu ekologiczne podejście do świąt, wykorzystywanie natury, a nie plastik, nie sztuczność. Im więcej żywych drzewek w domach, tym dla nas też inna robota w przetwarzaniu odpadów, więc też nam na tym zależy. Oczywiście te choinki później po świętach trafią do, a jeśli mieszkańcy nam je oddają, to trafią do gospodarstwa agroturystycznego, które chętnie przyjmie i będzie to świetny przysmak dla zwierzaków, także działamy kompleksowo w tym temacie.